Coraz częściej spotykam się z tym, że osoby wokół mnie zgłaszają pewien bardzo dokuczliwy problem. Problem bezsenności, tego, że mają problem z zaśnięciem wieczorem, ale też i bardzo wczesnego budzenia się w godzinach porannych, trzecia, czwarta w nocy, lub też przebudzania się w trakcie snu. Temat bezsenności i problemów z zasypianiem oraz częstym wybudzaniem się jest mi bardzo bliski, ponieważ przez ogrom czasu swojego życia, tak naprawdę od czasu dziecięcego, od czasu dzieciństwa, miałam ogromne problemy z zaśnięciem, gdzie potrafiłam przez 2-3 godziny leżeć w łóżku, nie mogąc zasnąć, a potem wybudzając się przy najmniejszym szmerze, przy najmniejszym hałasie, lub też budząc się nad ranem i nie mogąc ponownie zasnąć. Dlatego też postanowiłam, że być może ta medytacja, do której Ciebie zaproszę, będzie czymś wspierającym. Ja przez bardzo długi czas szukałam różnych środków, które mogą mnie wesprzeć w zasypianiu i niewybudzaniu się nad ranem. Natomiast większość, z którymi się zetknęłam, były zwyczajnie nieskuteczne. Oczywiście możemy tutaj zahaczać o to, skąd ta bezsenność się bierze i co jest jej przyczyną. Natomiast ja wiem, że to jest taki moment, w którym z jednej strony my możemy wykonywać pewną wewnętrzną pracę i pracować z lękiem, z atakami paniki, niepokoju, emocjami, które się w nas pojawiają, ale z drugiej strony to, czego tak naprawdę szukamy w takiej krytycznej sytuacji, to szukamy czegoś, co po prostu zadziała już teraz. Nie za pół roku, nie za rok, tylko po prostu potrzebujemy czegoś, co zadziała. I jedną z takich rzeczy, która niesamowicie mi pomaga nadal i która pomogła mi w problemach z bezsennością, były medytacje dynamiczne, medytacje świadomego oddechu, ponieważ oddech jest przede wszystkim taką pierwszą ważną wskazówką dla naszego mózgu, że coś się dzieje nie tak. I różnica między wewnętrznym spokojem, między w ogóle uczuciem spokoju a uczuciem paniki, różnica między tymi dwoma stanami polega na naszym oddechu. Tym, jak nabieramy powietrza, jak go wydychamy. Kiedy jesteśmy w stanie lęku, paniki, niepokoju, nasz oddech jest często bardzo płytki, szybki. My nawet nie jesteśmy świadomi tego, że oddychamy. Kiedy jesteśmy spokojni, nasz oddech jest dłuższy, jest głębszy i ten interwał między wdechem a wydechem również jest większy. Więc to, przez co Ciebie będę prowadziła, to właśnie poprzez rozluźnienie ciała, świadomym oddechem, skupieniem, uważnością swojej świadomości w określonych punktach tego ciała. I w momencie, w którym Twoje ciało rozluźni się, myśli, które ewentualnie będą się pojawiały, niech będą one tym samym, czym jest film na ekranie. Swobodnie pozwalaj im płynąć, nie zanurzaj się w nie. Spróbuj je tylko obserwować, jeżeli będzie to się działo. Z czasem, w trakcie praktyki, podczas tej medytacji, im więcej będziesz jej praktykować, im częściej będziesz ją praktykować, tym łatwiej twoje ciało będzie się rozluźniało. Więc zapraszam cię do tej medytacji, którą przygotowałam dla ciebie. Weź głęboki wdech i wydech. Jeśli medytację tą wykonujesz przed snem, przed zaśnięciem, możesz położyć się, ale równie dobrze możesz siedzieć. Jeszcze jeden głęboki wdech i wydech. Spróbuj natomiast wykonywać tą medytację w swoim łóżku, jeśli jej celem ma być twój lepszy sen. I wykonuj ją za każdym razem w tym samym miejscu. Niech to miejsce kojarzy się dla ciebie, dla twojego umysłu i dla twojego ciała z tak zwanym przygotowaniem się do snu. Jeszcze jeden głęboki wdech i wydech.
Następnie chciałabym, abyś zaczął oddychać w rytmie 4 sekundy wdech, przez 2 sekundy zatrzymujesz powietrze wewnątrz siebie i przez 4 sekundy wydychasz powietrze. Przez 4 sekundy wdychasz powietrze, 2 sekundy zatrzymujesz je wewnątrz i 4 sekundy wydech. I pooddychaj w tym rytmie jeszcze kilka razy. Możesz liczyć w myślach, zauważając jednocześnie, jak twoje ciało rozluźnia się z każdym kolejnym oddechem. Skupiaj swoją uwagę na oddechu. Jeśli pojawiają się rozpraszające myśli, możesz je zauważyć, mówiąc: pozwalam ci być, i zawróć uwagę w stronę swojego wnętrza i oddechu. Następnie wyobraź sobie świetlisty punkt około 20 cm powyżej czubka twojej głowy. Oddychaj spokojnie, powoli. Cały czas możesz oddychać w tym samym rytmie. Jeśli pojawi się ziewanie, oznacza, że twoje ciało relaksuje się, twój umysł odpręża. Kontynuuj medytację dalej, skupiając swoją uwagę na tym świetlistym punkcie. Zauważ, jak łączy się on z świetlistym strumieniem, jasnym, świetlistym strumieniem energii z wszechświatem. Zobacz, jak ten strumień płynie w dwie strony. Zarówno w kierunku wszechświata, jak i z wszechświata do ciebie. Z drugiej strony, z tego punktu wypływa świetlisty strumień energii, który wpływa przez czubek twojej głowy, rozświetlając wszystkie centra energetyczne wzdłuż twojego kręgosłupa, przechodząc przez nie, kończąc na centrum energetycznym korzenia. Strumień ten rozdziela się, zawraca i tworzy swoiste elipsy wokół twojego ciała, wchodząc ponownie przez czubek twojej głowy. I zauważ, jak ta energia zaczyna krążyć. W pewnym momencie tworząc swoistą sferę wokół ciebie. Energetyczny kokon, jasny, świetlisty. Zauważ, jesteś w tym miejscu i twoje ciało jest bardzo zrelaksowany. Teraz swoją uwagę przenieś do centrum swojej głowy. Zauważając podobny świetlisty punkt, jak ten, który był powyżej czubka twojej głowy. Obądź tam chwilę, obserwując siebie.
Będąc w tym miejscu, powiedz do siebie: ja jestem. Ja jestem. Ja jestem. I zauważ, jakie to uczucie być, pozwolić sobie na bycie. Ja jestem. Następnie przejdź swoją świadomością do centrum swojego gardła. Zauważ podobny, jasny, świetlisty punkt w tym miejscu. Ponownie powiedz do siebie: ja jestem. Ja jestem. Ja jestem. Pozwól sobie na zakorzenienie się. W tym miejscu zauważ, jak z Twojego ciała wyrastają korzenie i przenikają do ziemi, dając Ci oparcie, zakorzenienie. Następnie przejdź uważnością do centrum swojej klatki piersiowej. Zauważ jasny, świetlisty punkt w tym miejscu. Każdy kolejny oddech powoduje, że ten punkt rośnie i rośnie. I powiedz do siebie w tym miejscu: widzę Cię. Słyszę. Jestem z Tobą. Ja jestem. Ja jestem tobą.
Jeśli w tym miejscu jest coś, co zaprząta Twoją głowę, coś, co wciąż powraca jako problem, jako dylemat, powiedz do siebie te oto słowa. Nie wiem jeszcze, jak to rozwiążę. Nie znam jeszcze rozwiązania na ten temat. Nie wiem, jakie wyjście jest jeszcze z tej sytuacji. Ale wierzę, że wkrótce znajdę je. Dziś zawierzam te zmartwienia, ten dylemat, to wezwanie wyższej sile. I wyobraź sobie, że to, z czym się mierzysz, pakujesz do sakiewki. Zawiązujesz tą sakiewkę, biorąc głęboki wdech, wraz z wydechem podrzucasz ją do góry wysoko i pozwalasz, by wyższa siła wsparła ciebie. Jeszcze nie wiem, jak to rozwiążę, ale wkrótce znajdę na to rozwiązanie. Dziś, teraz pozwalam sobie na spokojny, bezpieczny sen. Możesz odpocząć, moje kochane ciało. Jesteś bezpieczny, jesteś bezpieczna. Powoli możesz położyć się do snu, ułożyć głowę na miękkiej poduszce, zanurzyć się w bezpieczną przestrzeń, poczuć otulenie. I zakończyć tą medytację. Dobrej nocy.